Witajcie, Dawid, a dzisiaj jesteśmy z kolejną odcineczkę na moim kanale. Dzisiaj będziemy czytać jakby jakieś dziwne nazwy, jakieś dziwne literki i będę wam pokazał takie iluzje, które po prostu poprzestawiają wam w głowie. Jeżeli się tego nie boisz, to oglądaj ten odcinek do końca. A i chciałbym za bardzo informacji jak Facebook, Snapchat i grupa Facebook, którą was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie. A my co, my przecimy? Zostawcie apeczkę. Lecimy! Przed obejrzeniem zostaw subskrypcję. A następnie kliknij w dzwonek, aby dostawać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będę wam pokazał takie dziwne iluzje, które sprawią, że rozwalimy wasz mózg. I na końcu pokażę wam właśnie ten tekst, którego niby ludzie nie potrafią przeczytać, a ja wam udowodnię, że wy go potraficie, bo jesteście geniuszami. Ta iluzja, która jest bardzo popularna na moim kanale, bardzo wam się podoba. Musicie patrzeć w ten punkt przez 30 sekund. Nie, przez 20, a nie, przez 30. Musicie patrzeć przez 30 sekund w ten punkt, później na ścianę. Więc ja się patrzę i wy też się patrzycie. Po 30 sekundach widzę tak jakby, no ten odbicie tej tęczy jest taka ona jakby, no czarna, ale jest ta tęcza jednak, pojawiła się bardzo ładnie, może w końcu lato przyjdzie, bo na razie mamy bardzo zimno. Chyba musimy właśnie takim tutaj tęczami się tutaj wspomagać, żeby widzieć tęczę, bo tęczy to nie zobaczymy w naszym lecie. Kolejne zdjęcie. Teraz udostępnię wam to zdjęcie na 20 sekund i macie przejść ten labirynt. W sumie ja już widzę, nie, da się. Macie go przejść, ja was wierzę, ale czy na pewno dacie radę? Przekonajcie się. Że nie dało rady się w ogóle przesunąć, ponieważ wszystko nam faluje. Lecimy wzrokiem po palce i nam wszystko faluje. Nie da się naprawdę przejść tego labiryntu, ale w sumie chyba uciąłem za bardzo i nie, w ogóle nie ma wyjścia. Ale najważniejsze to, że faluje, tak? Że mamy mózg taki. Okej, kolejne zdjęcie. Teraz będę wam puszczał przez 30 sekund takie obrazki kolorowe. Wy macie patrzeć się w ten punkt, który tutaj wam pokazałem. Puszczę wam później białe zdjęcie, ale zobaczcie sobie, że kolory zostaną. Więc to jest naprawdę fajna iluzja. Teraz wam to pokażę. Jest naprawdę kolorowy ten obrazek biały. Uzupełnił się kolorami. Może by nie były takie bardzo kolory i nie trwało to bardzo długo. Trwało to chyba jakieś 2 sekundy, ale naprawdę obrazek się wypełnił, więc jesteście po prostu geniuszami. Mam teraz coś dla was bardzo innego, ponieważ założę się, jak teraz wam pokażę ten obrazek, to się po prostu na nim skujecie. Macie popatrzeć w lewo. Mówiłem w lewo, nie w prawo, a wy jak zwykle musicie w prawo się patrzeć. Powiedzcie mi, czy ta iluzja w ogóle was zmyliła? Bo ja na początku dałem się nabrać na to, ale nie, po prostu nie wiem, czy ja was jakby przekonałem do tego. No w sumie ja i moje zdolności aktorskie to dno. Ale mam nadzieję, że taka fajna iluzja. Okej, teraz na koniec mam właśnie ten tekst, którego ludzie naprawdę nie potrafią przeczytać, a ja wam udowodnię, że dacie radę go przeczytać. Są to słowa, które są pomieszane, cyferki, liczby, XD, wszystko jest pomieszane, a wy zobaczycie, że sobie wszystko przeczytacie. Ja mam to obrazek na 20 sekund i napiszcie mi w komentarzu, czy daliście radę odgadnąć ten obrazek. Przeczytać, what the fuck. Thank you.
naprawdę nie miałem problemu w ogóle, żeby czytać ten tekst. Jest troszkę bardzo naukowy ten tekst, ale nieważne. I wiemy, że normalnie możemy przeczytać ten tekst, który jest w ogóle pomieszany. Zobaczcie sobie, może w ogóle praktycznie nie zauważyliście, że on jest pomieszany. Wróćcie na tę sekundę i zobaczcie sobie, tekst jest pomieszany. Jest normalnie pomieszany. Zobaczcie, że za łapkę w górę, na przykład jakiś fajny komentarz, więcej odcinków z tej strony, na przykład w komentarzu. Bijcie opis, by zobaczyć informacje Facebook, Snapchat i grupa Facebookowa. Zapraszam, są tam sami najlepsi ludzie, a my sobie życzymy. Zostawcie apeczkę. Cześć!